która nie mogła zmienić czegoś właśnie w swoim ciele, zrobić zupełności, przez jakiś czas się starała i była skazana już na porażkę. Tak? Mówiła sobie, tak się urodziłam, miałam, mam złe geny. Nigdy nie spotkałem osoby, która zmieniając żywienie, nie osiągnęła swojego celu. W tej sentencji chodzi o to, że często jesteśmy zamknięci w takim pudełku, że tak już jest, tak już musi być i już nie możemy osiągnąć. A tak naprawdę nigdy tego nie widziałem na oczy. W sensie to jest czysto, czysta teoria. Jednak, jak spojrzymy na statystyki, to wygląda tak. 98 osób zaczyna i tylko 2 osoby odnoszą sukces. I to są statystyki i jak pogadacie z jakimiś ekspertami odżywienia, czy nawet z treningiem, to tak to wygląda. Na 100 osób idzie na siłownię i 2 osoby mają jakieś zadowalające rezultaty. Mówię o takich rezultatach, które osiągają, tak, to jest ciało, to jest zdrowie, sprawność, to jest poziom sportowy, który chcesz. I to mi wkurzało. Ponieważ zaczynam pomagać ludziom, mam przekonanie, że pomogę tylko 2 ludziom na 100. Człowiek zaczyna tracić wiarę w to, co robi. Jak spojrzycie na wszystkie diety, które, albo wszystkie programy, które prowadzą do jakichś większych zmian, które mogą spowodować rezultaty, zobaczycie, że 4 czynniki powodują te rezultaty. Niezależnie, czy to będzie paleo, czy to będzie wegańska dieta, czy to będzie fitness w wielkim mieście, czy jakiś program treningowy z żywieniem. To jest ilość żywienia, jakość żywienia, czasowość żywienia i odpowiednia ilość i intensywność treningu. Jeżeli coś nie działa w programie, albo żywieniowym, mam o takim założeniu, to jest właśnie 4 czynników. I teraz jak mam pierwszy, to jest ilość pożywienia, czyli klasyczna równowaga energetyczna. Ilość spalonych i kalorii przyjętych. To nie znaczy, że musimy już liczyć kalorie. Już tu i teraz jest najważniejsze, ale niezależnie, czy jedliśmy warzywa, czy jedliśmy ciastka, zawsze ta równowaga energetyczna będzie zdrowa, czyli że tracimy wagę, możemy poprawić zdrowie, a także będzie zależała, ta równowaga będzie decydować o tym, czy będziemy mieć ostatecznie dobrą formę. Ponieważ kiedy na przykład wrócimy do bardzo niskiego spożycia energii przez dłuższy czas, no to wtedy nasza sprawność jest wysoka, więc jest odżywcza. Ilość składników, które dostarczamy na 100 gram, tak, im więcej jesteśmy w stanie dostarczyć w danym pokarmie, tym szybciej uzupełnimy deficyt energetyczny. Dlaczego to jest takie ważne? Najlepszym przykładem są badania na więźniach. Podali więźniom bardzo małe dawki multivitamina i tran. To chodziło o omega-3. Naprawdę w dość małych dawkach. I po 3 miesiącach zauważyli, 30% zmniejszyła się przemoc, bójki, agresja, oni byli bardziej skoncentrowani, testy na inteligencję się im poprawiły. To samo badanie zrobili na dzieci w szkole. Podali im bardzo małe dawki naprawdę podstawowych substancji. Polepszyły się oceny, koncentracja, znów zmniejszyła się agresja w szkole. I to nie było jakaś magia, omega-3 czy multivitaminy, to była korelacja deficytów. Właśnie dlatego tak ważna jest wysoka gęstość odżywcza. Kiedy jemy? To jest tak zwana czasowość żywienia, czyli w odpowiednim czasie, w ciągu 24 godzin, różnie obserwujemy pokarm. Różny on będzie miał efekt. To będę później rozmawiał i odpowiednia ilość intensywnych treningów. Ja bym to zdefiniował, znaczy ja bym nie definiował, tylko zrównał to z jak najwyższa ilość ćwiczeń są zapożądane efekty. Czyli jak dużo mogę ćwiczyć, jak wiele ćwiczeń mogę się nauczyć, ile mogę ćwiczyć, tylko skupić się na tych ćwiczeniach, które będą dawały efekt, którego oczekujemy. Niezależnie też jaki program obierzemy, ważna jest zwana psychologia. Tak jak zawsze się mówi, psychologia, skończyłem psychodietetykę, tu można mówić o roli motywacji. To jest prowadzone do 4 czynników, może dzisiaj nie będę omawiał,
ale wiem na jednym. Chęć podwyższenia poprzeczki. W dzisiejszym świecie nie, naprawdę trudno jest podwyższyć poprzeczkę żywieniową. I coraz trudniej. Dawniej jakby zajmowanie się żywieniem było jakieś no, przedziwne, tak? Nie wiem, jakiś pokarm jadło się, był efekt. Nie potrzebowaliśmy zastanawiać się w detalach. Żywność, która nie sprzyja naszym celom, jest ogólnie dostępna i bardzo kusząca. I coraz bardziej będzie. Więc podwyższenie poprzeczki powoduje od razu nastawienie się na dobry kierunek. Takie analogie ze spinami. Gdy ja się zaczynam spinać, mój nauczyciel kazał mi zobacz, to jest taka czwóreczka, może byś spróbował, na wchodzę na następne zajęcia, a tutaj jakaś piątka, nie wiem, się spróbuj. Kółko w kółko w kółko podwyższał standard. Więc zawsze podwyższenie tych standardów, to po prostu powoduje ten rezultat. Po co to? Po to, żeby wyjść poza sferę komfortu. Jedzenie to jest sfera komfortu, sfera przyzwyczajenia. Teraz, jeżeli to, co robimy teraz, nie powoduje tego, czego chcemy, czy to odchudzanie, czy to sprawność sportowa, czy to zdrowie, potrzebujemy wyjść poza tą sferę komfortu, po to, żeby brak komfortu stał się znowu sferą komfortu. Tak jest bardzo proste, że już jedzenie, które nas przerażało, albo rzeczy, które nas przerażały, stają się dla nas naturalne. Teraz wszystkie te cztery czynniki skonkludowane z 9 zasad. Jeśli chciałem pomówić 6 z nich, ale są także o treningu, które uważam za kluczowe i często pomijane, czasem może oczywiste, ale te 6 czynników naprawdę produkuje najlepsze rezultaty. Więc opowiadając o tym, chciałem pokazać, że wszystko to pewnie już wiecie. Czytaliście na wiele różnych, czy to przez różne diety, czy to przez po prostu codzienne zainteresowanie. Jak dzisiaj chciałem wam pokazać też praktykę. Oprócz tej teorii, praktykę. Jeść świadomie wolno mam 3 warte napełnienia 100% satysfakcji. Co to oznacza? Ta zasada dotyczy naturalnej kontroli energii. Tak jak mówiłem na samym początku, równowaga energetyczna, nie liczenie kalorii. W praktyce sprowadza się do liczenia takiej ilości pożywienia, która pozwoli nam czerpać satysfakcję z posiłku bez przekroczenia granicy tak zwanego napełnienia i ilości pożywienia, którego nie potrzebujemy. Koniecznie to musi się odłożyć w kankę tłuszczową. Możemy po prostu czuć niestatność przez 3 godziny, albo słodniki będą się źle wchłaniać. Jest to naturalna metoda kontroli kalorii. Bez liczenia, bez zastanawiania się, czy czuję 500, czy 300 kalorii. Mamy wewnętrzne mechanizmy, które pozwolą nam osiągnąć tą satysfakcję. Problem jest taki, żeby się do nich jakby dokopać, nauczyć się w innych sytuacjach. Później będziemy się czuć rano, przed pracą, później w trakcie pracy, później po spinaniu. Każdy może się tego nauczyć. I jak pokazują badania, jeżeli przedłużymy na przykład czas jedzenia do 20 minut, to naturalnie hormony wysyłają sygnał naszego mózgu, że jesteśmy już syci i nie potrzebujemy więcej. Jeżeli jemy bardzo szybko, jesteśmy w stanie zjeść gigantyczną ilość pokarmu, to sygnały i tak dotrą później. Niezależnie od ilości, liczy się czas. Rzecz jest. Dzięki temu też, jedząc świadomie, zaczynamy po pewnym czasie dostrzegać, który pokarm nam służy, który nie. A co najważniejsze, zaczynamy bardziej się komunikować z tym. To znaczy, że zaczynamy być świadomi tego, co jemy. Na co dzień się w ogóle nie zastanawiamy, co jemy. Jakbyśmy dostali jakiegoś paraliwu, a w tym momencie zaczynamy się zastanawiać. Łatwiej jest nam obrać indywidualny plan. To się różnie nazywa, to jest mindful eating, intuitive eating. Wszystkie te metody zostały przebadane, ale one bazują właśnie na wolnym jedzeniu, czyli uświadomieniu sobie tego, co jemy. Wtedy też czujemy więcej smaku. Ludzie często mówią, że zdrowie i żywienie nie smakuje, warzywa mi nie smakują. Naturalne żywienie nie smakuje. Zgadza się. Może nie smakować. I też nie smakowało zupełnie. Potrzeba około 3 tygodni, żeby zmienić półki smakowe, ale wdrożenie tego
chyba na wyku powoduje, że zaczynamy odczuwać więcej smaku. To tak, jakbyśmy zaczęli widzieć taki kolor. Fajnym trikiem jest, który mnie bardzo nerwuje, jest jedzenie 10 urodzonych 10 minut. Jak pierwszy raz coś takiego spróbowałem, to sobie, Boże, ja coś w tej chwili, jak ja mam to zrobić, że za chwilę dostałem szału. Myślę, to nie jest, że przy każdym śniadaniu, przy śniadaniu mamy tak jeść, ale radzę każdemu spróbować czegoś takiego. 10 minut, 10 rodzynek, opisać sobie, jak te rodzynki smakują, co czuje ta osoba. To jest to naprawdę bardzo fajny test, możemy sobie wybrać co innego.